Cup 2015, po raz pierwszy turniej taki o puchar naszego klubu adresowany do dzieci. W tym roku to są dzieci 8-letnie. Myślę, że pierwszy, ale kolejne edycje będą na pewno odbywały się tego turnieju. W turnieju bierze udział 10 zespołów. Turniej ma charakter międzynarodowy. Udało nam się zaprosić tutaj zespoły z Litwy, z Kowna, z pobliskiego Mariupola, a zaproszenie przyjęła także i dotarła na turniej drużyna z Kaliningradu, Baltika Kaliningrad, znany rosyjski mocny klub. Oprócz tego 6 zespołów z Polski, drużyny z Białegostoku, Ostrołęki, no i 2 drużyny suwalskie, Akademia Piłkarska Wigry Suwałki oraz Akademia 2012 z Suwą. Duże przedsięwzięcie, około 150 uczestników. Oprócz tego, że chcemy popularyzować sport, to mamy nadzieję, że te nasze wszystkie działania w przyszłości zaprocentują tym, że ci młodzi chłopcy będą stanowili o sile pierwszego zespołu naszego klubu, że trafią do tej seniorskiej piłki tak naprawdę. Na pewno nie wszyscy, ale widzimy tutaj takie perełki, które na pewno mają szansę na to. Dzieci w tym wieku bardzo przeżywają takie imprezy, takie turnieje. Wszyscy, którzy byli, widzieli, że były emocje dosłownie do ostatnich sekund. W dramatycznych, że tak powiem, okolicznościach cieszymy się bardzo, bo wygrała drużyna Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Na pewno pocieszające, aczkolwiek nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wystąpiło tak dużo drużyn, że był to turniej zagraniczny. Pierwszy turniej, mam nadzieję, że każdy następny będzie jeszcze lepszy, bo wszyscy, którzy tu dzisiaj byli, widzieli, że warto to organizować, bo były niesamowite emocje. Wspaniali kibice, wspaniali zawodnicy, także wszystko na plus. Fajnie zorganizowany na pewno turniej. Dla dzieci super atrakcje, mieliśmy i kręgle, i tutaj masaże, tym podobne, także dzieci naprawdę bardzo zadowolone, więc wszystko super. Wielkie emocje, jak słychać w moim gardle, że ledwo już co mówię, ale to z radości, bo naprawdę była fajna atmosfera i akurat w finale spotkały się białostocka i suwalska drużyna i naprawdę dbały z siebie wszystko i zrobiły bardzo dobre widowisko. Ciężko było i no trochę przed meczem była trema, ale pokonaliśmy ją. To był najfajniejszy turniej, na jakim byłem. New media.